Dobry wieczór Państwu. Ludwig van Beethoven. Sonata fortepianowa op. 26. Część trzecia. Marcia funebre. Marsz żałobny. Sulla morte d'un eroe. Co oznacza na śmierć bohatera. Sonata op. 26 jest sonatą, którą Fryderyk Chopin grywał i miał w repertuarze. Nawet znamy recenzję z jego wykonań. Sonata z marszem żałobnym, jako trzecią częścią, która była na pewno bezpośrednią inspiracją do tego, aby odważyć się jako część trzecią swojej pierwszej wydanej sonaty bemol uczynić marsz żałobny. Napisane oczywiście 3 lata wcześniej, w roku 1836. Rozpocząłem tym marszem, ponieważ, tak jak mówię, podążamy śladami Fryderyka, więc wiemy, że jego palce grały ten utwór. Wiemy na pewno, że on go analizował dokładnie jako artysta, pianista, wykonawca. Że znał każdą nutę. W pewnym sensie możemy szukać pewnych części wspólnych dla marsza żałobnego Fryderyka Chopina i marsza żałobnego Beethovena, ale nie wiem też do końca, czy to naprawdę jest bardzo potrzebne. Ponieważ oczywiście, poza tym, że jest to inspiracja, to nic więcej. Bo Chopin nie próbuje w żaden sposób kopiować Beethovena. Bardziej chodzi o ideę, chodzi o pomysł. O pomysł napisania właśnie marsza żałobnego jako części sonaty. Bo nie jest to częste. Czeka nas bardzo smutny odcinek. Ja się emocjonalnie już do niego przygotowałem i mam nadzieję, że Państwo również. Ponieważ muzyka ta zawsze wywołuje skrajne emocje, tak jak i marsz żałobny zawsze wywołuje skrajne emocje. Wszyscy, którzy przeżyli śmierć swoich bliskich, zawsze wspominają ich, gdy tylko słyszą tą muzykę. Nasze myśli krążą wokół największej tajemnicy człowieczeństwa, śmierci. Krążą wokół największego bólu, tak naprawdę, jaki człowiek może odczuć poprzez utratę na zawsze kogoś bliskiego. W przypadku tego marsza może być to bardzo symboliczny marsz. Ja kiedyś mówiłem, jak grywałem go na koncertach, zawsze za granicą zwłaszcza opowiadałem słuchaczom, że ten marsz zarówno był napisany w pewnym sensie niejako jako marsz na swoją własną śmierć, ponieważ Chopin wtedy bardzo ciężko chorował, ale również jako marsz ku pamięci wszystkich Polaków, którzy zginęli w obronie ojczyzny, zwłaszcza w powstaniu listopadowym. Czy tak było? My tego nie wiemy. I się nigdy nie dowiemy, ponieważ Chopin nie zwykł mówić takich rzeczy i się uzewnętrzniać. Swoją drogą bardzo to jest też znamienne i ciekawe, bo wielu kompozytorów czyniło takie rzeczy, a Chopin jednak tego nie robił. Marsz żałobny ze swojej natury oczywiście musi mieć tempo wolne, rytm punktowany, zazwyczaj pam, pa, pam, pa, pam, pa, pam, który z tym dla mnie zawsze symbolizuje też jakieś bicie serca. No i musi być, mówię teraz o kompozytorze, który decyduje się napisać, prawda, takiego marsza. No musi być, wyobraźnia musi nam podpowiadać kondukt,
prowadzenie konduktu żałobnego. Tak też mamy u Chopina. Sam początek. Znów, proszę Państwa, proszę posłuchać. Powtarzane nuty. To jeszcze nie jest temat, ale... Już mamy ten rytm punktowany na początku. Tam, ta, tam. Jak u Beethovena. Powtarzane nuty, które są ciągiem dalszym, skręca, prawda? A więc znów jednorodność. Idziemy dalej, jesteśmy w tej samej powieści. Już pierwszy akord sprawia, że jest nam zimno. Powiem Państwu dlaczego. Chopin tutaj wymyślił coś fenomenalnego, harmonicznie. Każdy akord musi mieć, powinien zawierać w sobie trzy nuty. Nuty gamy, bo akordy budujemy zawsze na jakiejś gamie. Gama, jak wiadomo, 4, 5, 6, 7, ma 8 dźwięków, gdzie ósmy jest powtórzeniem pierwszego. Ja już o tym kiedyś mówiłem. Może Państwo pamiętają. I żeby zbudować akord, to trzeba zbudować jakby współbrzmienie. Najczęściej są to co, jest to co drugi dźwięk, a więc pierwszy, trzeci i piąty na przykład. Albo drugi, czwarty i szósty. Albo trzeci, piąty i siódmy i tak dalej. I tutaj mamy akord, ale Chopin, wiecie Państwo co robi? Rezygnuje z trzeciego stopnia. A więc mamy tylko pierwszy i piąty stopień i one są powtórzone, czyli jest on pusty. Symbol pustki jakiejś. Brakuje nam środka wypełnienia tego akordu i dlatego ten akord brzmi pusto, bo on powinien brzmieć, ale gdyby brzmiał tak, słyszycie Państwo, za dużo dźwięków, to już jest zbyt pełne. To już jest zbyt pełne. Uczucie podczas marsza żałobnego to jest uczucie pustki. Pustki po utracie. I dlatego tu jest taki akord na samym początku. Zanim rozpoczniemy, proszę mi pozwolić jeszcze, bo myślę, że jestem to Państwu winien, przeczytać trochę o tym marszu z książki Ferdynanda Hessika, który zresztą cytuje tutaj innych artystów. Myślę, że ten marsz jest tak znany każdemu z nas, że nie potrzeba go zbyt dużo grać, ale właśnie o nim trochę poopowiadać, bo po to są te filmy. Posłuchajmy zatem najpierw może o tym, jak o tym marszu żałobnym pisał sam Franciszek Liszt. Będzie to dość długi fragment, ale fragment bardzo piękny. Tak więc proszę słuchać. W istocie wszystko, co tylko orszak tłumów, którym serce pęka, mieć w sobie może uroczystego i przeszywającego dreszczem, odczuć można w tym dźwięku pogrzebowego dzwonu, który się obrzędowi całemu towarzyszyć zdaje. Ten dzwon zaraz Państwu pokażę. Całe zbiorowe uczucie tylu ekstatycznych nadziei, mistycznych nawoływań o miłosierdzie nadludzkie, kołatania w podwoje niewyczerpanej łaski i tej przedwiecznej sprawiedliwości, która równie grób każdy, jak i kolebkę ma na oku. Cała ta rozpalona gorączka zachwytu, rezygnacja wreszcie, która wieńcem aureoli opromienia tyle boleści, podniesionych nieraz na wyżyny bohaterstwa. Brzmi zwycięsko w tym śpiewie, którego błaganie tak jest przepojone rozpaczą. Co tylko znaleźć można najczystszego, najświętszego, najpokorniejszego, najmocniej wierzącego, najtkliwszą przejętego nadzieją w sercu prostaczków, kobiet i dzieci. Jęczy tam, drży i płacze w sposób niewypowiedzianie przenikający. Nie można tego piękniej chyba opisać słowami.
Czujesz, że tam wszyscy opakują stratę, po której chyba niewiele co już pozostało. Melopea ta, tyle grobowa i posępna, złagodzona jest przecież tak przedziwną słodyczą, mowa tutaj o części środkowej, że wydaje się, jakby już nie była z tego świata. Dźwięki jej, które rzekłbyś rozcieńczyła już odległość, dochodzą cię niejako anielskimi zawodzone usty, kołysane na obłokach świetlanych wokoło stopni pańskiej stolicy. Wykrzyk żaden, żaden zgrzyt stłumiony, żadne bezbożne bluźnierstwo, ani groźba szalona nie rozstrajają ani na chwilę cichej skargi, którą wziąć niemal możesz za seraficzne westchnienia. Sama tylko przeczysta wiara, wyniszczająca w człowieku aż do zarodków gorycz, ale też i ratująca go od upadku zwątpienia, za czym i boleść oczyszczona już ze wszelkiej ziemskiej słabości wprost się tu ku Bogu chrześcijańskiemu wyrzuca ze skargą, niby przed Trybunał Najwyższego Sędziego, odnajdując w sobie dla przebłagania go tak rozdzierające modły, że słuchając ich ze współczucia, serce zdaje się pękać we wzdętej piersi. Proszę Państwa, nic dodać, nic ująć. List zainspirowany do głębi tą wstrząsającą muzyką opisuje ją takimi słowami. To jest naprawdę przepiękny tekst. I jeszcze tylko jeden tekst, ponieważ tu oczywiście tu bardzo dużo tekstów mam o tym marszu. Wszystkie zasługują na przeczytanie, ale przeczytajmy jeszcze jeden. To jest tekst Gomulickiego. Gomulicki widzi w tym marszu żałobnym po prostu śmierć, tępicielkę życia, nieubłaganą tyrankę. Ultimam rerum lineam. Idea tworzy obrazy, nieodwrotnie. Stąd w jego pieśni, w pieśni Chopina, wszystkie rozpacze, wszystkie gwałty przez śmierć na życiu popełnione. Taka pieśń nie może być polską, ani francuską, przedrewolucyjną lub porewolucyjną, choć w niej dzwonią echa rozpłakanej polskiej jesieni. Chodzi tutaj o to, że jest to muzyka uniwersalna, która tak samo porusza każde pokolenie. I myślę, że wszyscy zgadzamy się z tym bardzo. Granie tego publiczne dla ludzi jest przeżyciem w najwyższej mierze duchowym i ja doświadczyłem rzeczy niewypowiedzianych grając to. Natomiast wzruszenie również jest niezwykłe. Trzeba to oczywiście hamować, ponieważ energia tej muzyki porusza do głębi i porusza tak samo wykonawcę. Cóż, dlatego tak może waham się, żeby rozpocząć to grać dla Państwa, ale skupmy się może właśnie na analizie. Po krótkim wstępie, z którego właściwie rodzi się temat, właśnie będziemy mieć ten urodzony temat. Więc posłuchajmy teraz pierwszego tematu. Thank you.
doszliśmy do części drugiej, do melodii numer dwa, nazwijmy to w ten sposób. W lewej ręce. Są właśnie cmentarne dzwony. Prawa ręka ma temat i rozpoczyna ten temat jednogłosowo właściwie. Do tego jednego bolesnego głosu dołącza drugi i śpiewają razem. Co to słychać? W tercjach śpiewają razem. Pierwsza taka figura retoryczna uosabiająca ból, opadająca gama w takim jęku bólu. Powtórzona, tak jakbyśmy nie byli pewni, to nas Chopin utwierdza w tym. I znów początek. Jeszcze nie byli pewni, to dla upewnienia tego bólu jeszcze raz w wyższej części fortepianu przeszywający nas do głębi jęk bólu. Znów początek. Teraz most. Zmieniający tonację na tonację durową, proszę Państwa. To było wszystko oczywiście w tonacji głęboko-molowej, ciemnej. Druga melodia, która będzie się wznosić niejako do nieba i na nią będzie odpowiedź w dolnym, środkowym właściwie rejestrze, to jest tonacja, która rozpoczyna się w melodia, która rozpoczyna się w tonacji durowej. Posłuchajmy jej teraz. Ona jest jakby melodią przeciwstawną tej pierwszej. Taki ma sens muzyczny. Wszystko. Spina klamrą. I to jest część A. Zimna. Popatrzmy chwilę na tą część właśnie durową, na początku durową, część drugą. Ona wybucha forte, a więc głośno. I mamy cały czas rytm punktowany. I dwie melodie tak naprawdę. Pierwsza z nich jest taka. Druga melodia odpowiada tej pierwszej, opadająco. Czyli mamy, druga melodia brzmi tak. Odpowiada tej pierwszej. Posłuchajmy jeszcze raz. Taki dialog.
coś, co jest wzięte z Beethovena, taki tryl w dolnym głosie, który symbolizuje werbel, a więc może to jest też pamięci jakichś bohaterów, proszę Państwa, którzy zginęli bohatersko walcząc. Bo mamy bardzo bolesne akordy w prawej ręce. Budowa tego jest bardzo prosta i w prostocie leży właśnie to głębokie wrażenie, które ta muzyka na nas wywiera. Po tej części A mamy część środkową, która była krytykowana, proszę Państwa, przez wielu, że w ogóle nie pasuje do tego, co mieliśmy przed chwilą. Oczywiście, bo tutaj będziemy mieli nagle durową, jasną, przejrzystą, piękną melodię, która nie powinna mieć miejsca w marszu żałobnym. Gdzie tu w marszu żałobnym taka ciepła melodia? Ona jest ciepła, owszem, ale ona zawiera w sobie też mnóstwo tęsknoty i takiej głębokiej szczerości umierającego człowieka tak naprawdę, bo tak trzeba powiedzieć. Pisał to Chopin, który myślał, że umiera. Weźmy to sobie pod uwagę. To trzeba sobie wziąć pod uwagę, dlatego jest to tak szczere. Ja Państwu zagram teraz to trio, a potem o nim poopowiadamy. Trio jako, mówię, jako część środkową, chociaż to właśnie trio to nie może być, nie jest to triem, ale tak już się przyjęło, można tak to nazwać. Piano pianissimo, a więc bardzo, bardzo, bardzo cicho. Thank you.
I wracamy do początku. Cóż tutaj mówić? To aż chyba nie wypada nic mówić. Nie mogę się oprzeć wrażeniu, że pisze to człowiek, który myśli już o życiu po życiu. Czytałem też kilka tekstów o tej części. Jedna z interpretacji to jest taka interpretacja, w której cały marsz żałobny to tak naprawdę jest pożegnanie marzeń o Marii Wodzińskiej, a ta część środkowa to jest taki jej portret, takie przypomnienie jej. Piękne, tylko że to jest chyba głębsze. Ja nie sądzę, żeby Chopin myślał szczególnie jakby o czymś takim konkretnym. Myślę, że pisał po prostu. No tutaj ewidentnie słychać, że kompozytor, który pisze to, chce po prostu napisać najpiękniejszą muzykę, jaką tylko przychodzi mu do głowy. Czystą, nieskazitelną. W pewnym sensie szczęśliwą. Ja czuję się szczęśliwy, słuchając tego środka. Grając ten środek, nie chcę, żeby się kończył. Nie chcę grać go za szybko. Jest to taki masaż duszy, jest to taki fragment, który jakby źle nie było, to zawsze poprawi nam w jakiś sposób humor. I znajduje się w środku tych dwóch tragicznych części marsza. Przeczytałem również taki tekst już świadków tego, jak Chopin grywał to i to właśnie o tym, jak Chopin to grywał, mówiono, że grywał to niezrównanie, ten środek właśnie, i że pisano, że tak śpiewali tylko najwybitniejsi włoscy śpiewacy, tak jak grał Chopin to na swoim fortepianie. Podejrzewam, że dotyk, sposób frazowania daje nam to dużo do myślenia. Ktoś, kto to pisał, nie pamiętam, to czy to był Wilhelm Lenz, w każdym razie pisał, że właśnie pisał o tym, że tak grali tylko, tak śpiewali tylko śpiewacy. Aha, przepraszam, bo jestem tak poruszony, że wyleciało mi z głowy, już przypomniałem, że to przypominało arię Belliniego i to tylko niektóre arie Belliniego. Nazwy tych arii postaram się znaleźć i może napiszę Państwu w komentarzu, żebyśmy sobie mogli ich posłuchać, żebyście sobie mogli Państwo ich posłuchać. W każdym razie, ale to nam daje też do myślenia, bo interpretowanie tego środka musi być bardzo wyważone i pełne smaku, żeby nie było przesadzone. Tym niemniej, jeżeli byśmy to mieli rozpatrywać jako arię, tak jak mówił to świadek gry Chopina, to musimy tutaj jednak zastosować pewien rodzaj wokalnego rubata. Spróbuję teraz zagrać to w taki troszkę inny, bardziej wokalny jeszcze sposób. Bo ja mam tutaj, jak Państwo słyszeli, takie nastawienie do wykonywania tego, żeby bardziej wprowadzić w stan hipnozy, w stan jakiejś zadumy. Ale teraz spróbuję to zagrać bardziej wokalnie. Czyli tak bardziej nokturnowo. I posłuchamy, jak to będzie. Czyli wyobrażamy sobie teraz śpiewaczkę, która śpiewa. Thank you.
oczyszczenie przez ból. I tak można też to interpretować. To daje dużo możliwości interpretacji, tak naprawdę. Dużo zależy od tego, co chcemy przekazać i od artysty. Niewątpliwie jest to melodia, która jest bardzo, bardzo smutna, a jednocześnie daje jakieś takie oczyszczenie, tak jak powiedziałem, i wypływa bardzo głęboko z serca kompozytora, który to pisał, który wyrażał swoje uczucia. Potem wraca część A, którą ja osobiście tutaj bardzo lubię zaczynać jak najciszej potrafię, żeby ten marsz, żeby ten kondukt zbliżał się do nas i robić takie crescendo, które Chopin zresztą napisał. Od tego momentu zaczyna się crescendo do fortissima. Zacznie się właśnie już powoli, wydaje się, że już wszystko ucicha, ale jeszcze raz mamy, jeszcze ostatni raz. Chopin, proszę Państwa, nie pisze żadnego zakończenia. Nie sili się na jakieś dodatkowe jeszcze końcówkę, jakąś dodatkową końcówkę, jakieś motywy. Po prostu kończy to tak, jak to się zaczęło. I właściwie to źle to skończyłem, bo to zupełnie inaczej kończę niż teraz. Teraz na potrzeb filmu, ale tak naprawdę ostatni... jest długa nuta na fermacie. Już Państwo wiedzą, co fermata, bo co to jest fermata, bo mówiłem o tym. I z tego, co słyszymy, z tego wyłoni się część następna. A więc wyłoni się bardziej tajemnicza.
tajemniczy utwór Fryderyka Chopina, o którym opowiem w kolejnym filmie. Utwór, który mi też zadał niesamowitą zagadkę. Jak każdemu z nas. Wielu żałuje, że ta sonata nie ma jakiegoś potężnego finału, tak jak ma sonata Hamol. Ale jakiś sens w tym był. O tym na pewno będziemy rozmawiać w kolejnym odcinku. Natomiast dziś cóż można powiedzieć? Właściwie można... Zaproszę Państwa oczywiście na zakończenie, na posłuchanie mojego wykonania z Japonii, ponieważ tam naprawdę byłem bardzo, ale to bardzo zainspirowany. I transmitowałem wszystko, co tylko byłem w stanie do pełnej sali. Sali pełnej Japończyków kochających Chopina, co się bardzo czuło. I cóż, po marszu żałobnym właściwie nie może być już nic. Tak naprawdę to już nic. Można byłoby nie pisać nawet ostatniej części, ale ona jednak jest tutaj potrzebna. Geniusz Chopina poczuł, że musi być jeszcze coś. I napisał największą zagadkę swojej twórczości. Smutno dziś, ale tak czasami też musi być. Dziękuję Państwu serdecznie za ten odcinek, za wysłuchanie go i zapraszam na następny, którym odcinkiem zakończymy analizę całej sonaty bemol Fryderyka Chopina. Do widzenia.